W dzisiejszej niedzieli obchodzimy uroczystość zesłania Ducha Świętego, Dzień Pięćdziesiątnicy. Dzień Pięćdziesiątnicy dla Żydów jest świętem przypominającym zawarcie przymierza na górze Synaj. Przymierza, które rozpoczynało się od słów: Szema Izrael, Adonai Elohenu, Adonai Chat. Słucha Izraelu, Pan jest jeden, jest jedyny. W dniu tego święta. Apostołowie zgromadzeni na modlitwie w wieczerniku otrzymują obietnicę Ojca, Ducha Świętego, Ducha Parakleta, Pocieszyciela, tego, który w ich sercach wyjaśnia pisma i objawia, że Jezus Chrystus, który ich powołał, za którym poszli, który pięćdziesiąt dni temu został stracony. Powieszony na krzyżu, że ten Jezus Chrystus jest Panem i Mesjaszem. Apostołowie oprócz samej modlitwy są zamknięci z obawy, z lęku, z niepewności. Być może są zgorszeni sobą, swoimi grzechami, tym, jak bardzo nie poradzili sobie z wydarzeniem sprzed 50 dni. To wydarzenie ich otwiera, uruchamia, pozwala im wyjść z wieczornika. Wychodzą i natychmiast głoszą dobrą nowinę wszystkim napotkanym ludziom. Duch Święty powoduje, że apostołowie stają się odważnymi i mężnymi świadkami Jezusa Chrystusa. Prymas tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński mówił, że wiara nigdy nie może być przeżywana sama w sobie. Ona otwiera na drugiego człowieka. Ona otwiera, niejako konsumuje się w relacji do bliźniego, zwłaszcza tego trudnego. Sam Prymas dał nam niezwykły przykład otwartości, miłości, także do nieprzyjaciela. Duch Święty jest tym, który może dzisiaj otworzyć moje i Twoje serce, który może dzisiaj odpowiedzieć na mój i Twój lęk, na moją i Twoją obawę. Duch Święty jest tym, który w Twoim sercu może przekonywać Ciebie, że Chrystus ukrzyżowany, Chrystus, który wydaje się jakby przegrał, że to On jest zwycięzcą, On zmartwychwstał, On jest tym, który ma moc zbawić człowieka od tego wszystkiego, co dzisiaj mnie niszczy, ogranicza, powoduje mój lęk, zamyka mnie przed innymi. To Chrystus, który Przychodzi do wieczornika, przychodzi do uczniów zamkniętych i mówi im: Pokój wam, weźmijcie Ducha Świętego. To jest moja odpowiedź, to jest mój dar na każdy Twój lęk, na każdy Twój strach, na Twoje zgorszenie sobą, na Twój grzech. Duch, który mówi, że Bóg jest jeden i pełen miłosierdzia.